Cześć, to jest Farel, witam w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie na temat, co nowego wniesie nowa aktualizacja oraz omówimy sobie dzisiejszego Brawl Talka. Z racji tego, że nie było bardzo długo Brawl Starsa na kanale, ponieważ byłem w Los Angeles, no i nie miałem możliwości nagrania odcinków na zapas, postanowiłem, że muszę w jakiś sposób wam to zrekompensować. Więc moi drodzy, w dzisiejszym odcinku 5 osób spośród komentarzy dodam do swoich prywatnych znajomych w grze Brawl Stars oraz rozdam wam 100 zł PSC z okazji nowej aktualizacji. Więc jeżeli chciałbyś wziąć udział w konkursie, napisz w komentarzu swój nick z gry Brawl Stars, zostaw łapeczkę w górę, no i co najważniejsze, strzel subika z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnego odcinka. Ja za wszystkich oczywiście mocno trzymam kciuki, życzę wam powodzenia, wyniki konkursu w następnym odcinku z gry Brawl Stars, a w tym momencie, moi drodzy, przechodzimy do omawiania aktualizacji. A wraz z nową aktualizacją do gry zostaną dodane dwie nowe postacie, 8 nowych skinów, nowe środowiska, nowe wyzwania oraz coś totalnie nowego, czyli gadżety. Są to takie mini star powery. Na samym początku zacznijmy od omówienia zadymiarzy. Wraz z nową aktualizacją do gry zostanie dodana nowa zadymiara, która nazywa się Jackie. Jackie jest to nowy, bardzo rzadki zadymiarz, który nadchodzi wraz z zbliżającą się aktualizacją. Jest bardzo głośna, a jej podstawowym atakiem jest skakanie na młocie pneumatycznym. Ryan i Dan śmieszkują sobie, że jej narzędzia są tak głośne, że wyprowadzają z równowagi Karla. I co najciekawsze, wspominają oni o tym, że pochodzi ona z gangu Dynamike'a oraz Karla, więc prawdopodobnie w przyszłości będziemy mieli jakieś gangi. Najdziwniejsze jest to, że jeżeli chcemy zadać obrażenie przeciwnikowi, musimy na tym młocie pneumatycznym podskoczyć blisko przeciwnika. Ja obstawiam, że ona będzie miała zasięg taki jak mniej więcej El Primo pięścią, więc musimy podejść do zadymiarza, żeby zadać mu atak, co będzie z pewnością no nieco trudne. Jej ultimate atak będzie polegał na tym, że będzie podskakiwała na młocie pneumatycznym i wszystkich zadymiarzy w koło będzie przyciągała do siebie, dzięki czemu będzie mogła zadać im znacznie większy atak. Teraz porozmawiamy sobie na temat nowych skinów. Do gry zostanie dodany nowy skin, który nazywa się Mascot Daryl. Daryl, który wygląda jak piłka, a na rękach ma, wiadomo, te styropianowe, czy też piankowe, gąbkowe rączki, którymi, wiecie, zawsze z trybun się kibicuje. Bardzo fajny skin, mega śmiesznie będzie wyglądało, jak będzie używał ultimate ataku, ponieważ będzie zwijał się w kulkę, no i będzie się przemieszczał po mapie. Mega kozak. Kolejnym nowym skinem będzie College Ems. Wow, w końcu doczekaliśmy się skina do Ems. Powiem wam, że ona za mocno się nie różni, ma troszeczkę inne ubranko. No i oczywiście ma żółtego loka zamiast różowego. Bardzo fajny skin. Ja już nie mogę doczekać, kiedy nagramy odcinek walka o skina z JJ-ką o Ems, ponieważ jeszcze Ems między sobą nie rywalizowaliśmy. A kolejny nowy skin będzie do Penny, który nazywa się Dark Bunny Penny. Oczywiście, jak dobrze wiecie, Penny jest moją ulubienicą, uwielbiam nią grać. I teraz Penny będzie miała dodatkowy nowy skin, który będzie wyglądał jak taki czarny, zwykły króliczek z połamanym uchem. Bardzo fajny, z pewnością go kupię. A teraz niespodzianka i coś dla fanów piłki nożnej, ponieważ, moi drodzy, do gry zostanie wprowadzony nowy skin, który nazywa się PSG Shelly. I jest to mega fajny skin Shelly w koszulce Paris Saint-Germain. Jeżeli chcielibyście zdobyć ten skin, możecie zdobyć go za darmo, wygrywając 9 meczy w nowym trybie, który zostanie wprowadzony do gry i będzie wyglądał tak samo jak wyzwania mistrzowskie, tylko tym razem z mapami do Brawl Balla. Jeżeli chcecie odblokować Shelly za darmo, musicie wygrać aż 9 meczy, ale spokojnie, możecie skusić 5 razy. Do gry zostanie wprowadzony również nowy tryb, czyli tryb Underdoga. Jeżeli zagramy trójki i do gry połączy nam jednego gracza, który ma mniej pucharków niż my i będzie mniej doświadczonym graczem, jeżeli przegramy, stracimy mniej puszek, a jeżeli uda nam się wygrać, zyskamy o wiele, wiele więcej. Więc zostanie wprowadzony nowy balans w zbieraniu oraz traceniu pucharków. Ja z tego powodu jestem bardzo zadowolony. Teraz porozmawiamy sobie na temat gadżetów. Jest to totalnie nowa nowość, która zostanie wprowadzona do gry i może całkowicie odmienić Brawl Stars. Ponieważ wyobraźcie sobie, że jeżeli wbijecie na postaci 7 poziom, to w skrzynkach podczas gry znajdujecie gadżety. A z tego, co widzimy z urywków na Brawl Talku, gadżety polegają na tym, że na przykład Dynamike wokół siebie wyrzuca 10 dynamitów. Rico strzela kulkami w każdą stronę na mapie, a 8-bitowiec potrafi się teleportować. Z pewnością dlatego, że jest bardzo powolny i teraz będzie mógł teleportować się po mapie, gdzie tylko zechce. Wow. Ale to nie wszystko, moi drodzy, ponieważ już w kwietniu czeka nas kolejny Brawl Talk. Dokładnie tak. I w nim zostaną dodane 3 nowe skiny. Coach Mike, Horse Boo i Tanuki Jesse. I wraz z kwietniową aktualizacją do gry zostanie dodany nowy zadymiarz, o którym na chwilę obecną nic nie wiemy. Mamy tylko przedstawioną jego szatę graficzną, który przypomina mi jakby jakąś roślinkę w skafandrze z naklejoną karteczką, czyli z jego twarzą,
będzie to postać, której atak będzie polegał na tym, że będzie czymś rzucała, oraz jej ultimate atak będzie polegał na tym, że prawdopodobnie będzie ona skupiała albo zatrzymywała przeciwników właśnie tymi winoroślami czy czymś innym, czym pojawia się na mapie. Więc moi drodzy, koniecznie subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków z gry Brawl Stars. Będziemy odblokowali nowych zadymiarzy, kupowali nowe skiny i omawiali sobie wszystkie nowości. A teraz moi drodzy, przejdźmy na moje konto i zagrajmy jakiś ciekawy meczyk. Okej, mordeczki, lecimy z meczykiem. Zagramy sobie panem P dzisiaj. Sprawdźmy, kogo my tu mamy. Tam jest Shellka, tu jest Bibi. Tą Bibi mógłbym troszeczkę przycisnąć. Mam nadzieję, że nie, ona nie ma star powera, więc jest git. Na panu P muszę sobie mordeczki wbić już 500 puszek. Przydałoby się bynajmniej w końcu, bo zbieram gwiezdne żetony. Tam była jakaś Shellka, ale ta Bibi ładnie ją odbiła. Ja tutaj wszystko postaram się wyjaśnić i tą Bibi jeszcze pokonać. Dobra, stawiam na razie bazę, niech mi pomoże. Dobiłem raz, dwa i zginie. Zginęła, tak? Ten kurcze bu. Ajajajajaj, gdybym skroił te power cubesy, miałbym z 6. Mamy kolejną Bibi, to jest mapa idealnie pod Bibi. Może następny meczek zagramy też Bibi. Mamy Mortisa, mamy Bibi i mamy meteoryty. Ale tu jest zadymka, powiem wam. Jest mega Vixa. Dobra, i patrz, ten Mortis powinien zginąć. Farel, dawaj go, jedzie z nim do końca. Do końca. Nie dostał, dobra. To chociaż zawalczmy z tą Bibi. Kurde, ona będzie chciała mnie przycisnąć. Co? Raz, dwa. Dobra, stawiam bazę. Raz, dobra, odbiła mnie w strefę. O Jezuniu! Było groźnie. Powiem wam tak, było mega groźnie. Nie sądziłem, że aż tak mnie obije. Dobra, dobij ją, bocie. Drogę jej odcinam, no kurczę. Bomba. Bomba. No dawaj, bomba. Pięknie, udało się ją pokonać. Myślałem, że już zginę. Dobra, na szczęście wyszliśmy jakoś obronną ręką z tej opresji. Tutaj są... Bu na 10! Halo, dlaczego on ma 10 kubów? Proszę pana, czy pana tu troszeczkę, wie pan, nie poniosło za mocno z tymi kubami? Przyjacielu, dostał dwa razy gonga ode mnie. Meteoryt jeszcze spada na niego. Kurde, dym tym Mortis! Mortis, team! Mortis, team! Musimy pokonać tego bu! Nie dajmy się mu! Nie dajmy się bu! Pokonajmy wroga! Wspólnie pokonajmy wroga! Tak jest! Nie dajmy się mu! Pięknie, Morty! Jesteś kozakiem, bu! Bomba! piękny meczek, moi kochani. Dobra, skoro nam tak ładnie wyszła giereczka, prawie 500. Dobra, może uda nam się zagrać jeszcze jeden meczek i wbić na nim 500 puszek. Sorry, Patryczek, teraz nie zagramy, dajmy play again. Ewentualnie, jak skuszę, no to skuszę. Dobiję sobie po odcineczku te 500. Dobra, skupmy się teraz, mamy trzy skrzynki na środeczku. I też jest Daryl, kurczę. Fajnie, że ten Daryl dostanie remodel, bo będzie teraz o wiele lepiej wyglądał niż dotychczas. Mi się w ogóle ten Daryl nie podobał nigdy. Serio, był dla mnie za bardzo takim szarym skinem. Nie jest ciekawą. Nie jest ciekawym skinem podstawowy skin do Daryla. O, może w ten sposób. Dobra, Shelly tutaj dostanie z 3 razy. Wow, ładnie dostała. Jeszcze raz, pięknie. I teraz będę miał ulta. Bomba. Patrz, zabije. Zabije. Tak jest. Panie P. Panie P, co pan zwariował? Dobra, tutaj rzucę sobie bazę i niech on pokusuje oponentów. O kurde, meteorit. Dostanę? Nie dostanę, dobra. Pięknie, idealnie postawiłem tą bazę. Czy ona sobie teraz dalej stoi w krzaczku i się śmieje z nich? Dobra, git. Tam pan P. Boję się tego Daryla, wiecie? Bo nie wiem, gdzie on jest. Prawdopodobnie będzie tu. Ale nie widzę nikogo. Rzućmy jeszcze raz. Raz, dwa. Cyk. Chyba nikogo tutaj nie ma, co? Chyba to był tylko ten Mr. P, który rzucał tam skrzynkę i mi się wydawało, że to jest oponent w krzakach. No dobra, na szczęście. Nie chciałbym mieć podjazdu od Daryla, bo wiecie, Daryl potrafi zaskoczyć. Kurde, meteoryt bije moją bazę domową. Gościu, opanuj się tam. Te krzaki były czyste. Tak, dobra, sfokusuj mi pierw oponenta. Mamy tylko dwa kuby, to nie jest dużo. Bo tam pewnie postać już jakaś ma z 6. Dobra, tu jest pan P. Bomba, 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 bomba. Czy uda mi się trafić go? Patrz! Bomba! Leżysz, gościu, dostał z walizki na dziąsło, dobra. Czy będziemy mieli już ulta? Jeszcze nie mamy ulta. Ale tam mój bocik obił, kurde, nie, pamka. Najgorzej. Z pamką będzie mi ciężko tutaj. Powiem wam tak, z pamką będzie ciężko. Postawmy tutaj bazę. Pamka, help. Help. Okej, okay, pamka tutaj widzę ze mną, chce pyknąć. Meczyk, tego El Primo musimy razem zmęczyć. Bomba. Bomba. Dobra, meteoryt, dawaj! Dawaj meteoryt na pamkę! Nie! Baza! Baza astral! Kurde! Ty
1200 HP zostało, szkoda. Słuchawka mi z ucha wypadła, kontakt z bazą się urwał. Ale plus 8 puszek, wariaciki. Elegancko, 3 puszki tylko mi brakuje, żeby wbić 500. Zagrajmy jeszcze jeden meczek. Dobra, od razu 3 skrzynki u góry. To Barleito! Barleito! Bomba, patrz, kurczę, prawie go na hita ściągnąłem. Raczej na hita, na 2 strzały z walizki, raz. Tu dostał, dobra, kozak. O, pomóż mi, tak, Barley. Dobra, jeszcze raz uderz, dzięki. Ile? 9 oponentów w grze, no to nie jest dobry wynik. No bo tu musimy troszeczkę przeczekać, żeby te 3 puszki zdobyć. Penny? O nie, Mortar. Mortar będzie obijał, tak, muszę uciekać. Ale ten Mortar ma zasięg. Ja już się nie mogę doczekać, aż będę grał nowym króliczkiem Penny. Serio, to będzie przekozacki. Uwaga, czy tutaj jest Barley? Będzie przekozacki skin. Jeden z lepszych moim zdaniem. Patrz, był ten Barley, tu jak on tego nie dostał? Przyjacielu, łap. Łap, póki waliza gorąca. 8 dalej zadymiarzy w grze. Co ich tak dużo, często, gęsto? On ten Barley chyba nie kuma, o co chodzi, co? Gierkę Barleya. Mam przypał. Powiem wam tak, że jest przypał straszny. Gdzie ten Barley? Tam jest, bomba. Dobra, ja go tutaj docisnę już i będzie jednego oponenta mnie... Rosa! Rosa, wypad, tak? O nie, ten Barley mnie chce tu podjechać. Muszę uciekać. Tam Rosa w krzakach, nie? Rosa jest tu w krzaku. Mam, no tak jak mówię, przypał totalny. Ale dobrze, czemu ona się sfokusowała w ogóle w inne miejsce? Dobra, rzućmy tutaj naszą bazę. O nie, ale żem rzucił jak ostatnia ofiara losu. Idealnie w meteorit. Dobrze, Penny. Jedzie z nią. Jedzie z nią, Penny. Tak jest. Ej, El Primo, wypad. Penny, nie we mnie, no Penny. Dobra, trzeba ją wykończyć, wiecie? Żebym zajął wyższe miejsce. Okej, dobra, padłem. Nieważne, ale będzie plus 3 pewnie. Wyjście. Tak, plus 5, także elegancko dobijamy 500 gwiezdnych żetonów na panu Pet. 20 ranga. 300 gwiezdnych żetonów, sorry. No i moi drodzy, zdobyliśmy. Ile? Mamy 10 koła, czy nie? Jeszcze nie. Jeszcze troszeczkę brakuje. Woo! Także to by było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał po więcej, żeby nie przegapić kolejnego odcinka z gry Brawl Stars. Ja już się na dzisiaj z wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć!